czasu, czyli za jeden punkt i dwa błędy w parkurze razem 7. I ostatni zawodnik dzisiejszych przejazdów na przęgu parokątnych, bo jeszcze będziemy mieli pewnego zwycięzcę kategorii pojedynczych zaprzęgów. Witamy pana Rafała Paczyńskiego, położącego Joanna Kretkowska, Luzak, konie, prezes Cynamon, Stajnia Wielgie. Sygnał był i teraz wszyscy za piłkę, wszystko będziemy wiedzieli. Czy nerwy wygrają, będą stalowe i kto będzie zwycięzcą dzisiejszej edycji. Jedynka na czysto. I dwójka na czysto. I do trójki. I dalej na czysto. Proszę, jednak pan Rafał chce pokazać, że pojedzie szybko i dokładnie. A powiem państwu, że pan Rafał mówił, że że nikt nie jeździł w tym sezonie jeszcze bryczką. Jak to ludzie się kamuflują, proszę. Nosami, o tak jak tu publiczność była. Nosami trenował. Chyba, że mają to konie tak we krwi, że one muszą wygrywać. I dziewiątka i dziesiątka przejechana i do 11. Na razie bez kłopotów i do 13. I ostry zakręt w prawo i do 14. Wygrał. Proszę, Luzak pokazuje, gdzie tu trzeba wyjechać. Trzeba do 16, udało się. Lewo. Proszę, piękny sztur, szybko i dokładnie. Pan Rafał chyba jeździł już w tym sezonie. Już mocno trenował. 19:20 bez kłopotu i ostatnie 4 przeszkody. I oklaski, doping. Niestety nie, to nie działa! I zakończone. Uderzała. Poproszę obsługę techniczną, czy na 21 przed przejazdem była piłka, bo teraz jej nie ma. Nie było! Nie było! Obsługa techniczna zaklina się, że piłki nie było, wjazd miał zmuchnął przed. Wynik to 133,81 i 0 punktów karnych. Czyli zwycięzcą dzisiejszej edycji został pan Rafał Paczyński. Poprosimy państwa o 5 minut.